cześć, witajcie moi drodzy. Z tej strony Skorpi, to jest już 14 odcinek z Borderlandsa. Ostatnio bawiliśmy się świetnie na arenie. O, i teraz są trzy szapeczki. Właśnie. No chyba mi nie powiecie, że w poprzednim odcinku miałem déjà vu albo jakieś kurde przewidzenia. I wczoraj były przedwczoraj były dwie szapki. Teraz są trzy. What the fuck? Dobra, mamy tu od ciebie tą misję. A mamy jakieś inne? Nie. Myślę, że możemy sobie już darować. Tak, bo wszystko już chyba żeśmy mogli zrobić, co było trzeba. Sorki, ale nie wiem, coś jakaś rybka mnie bierze. Nie wiem. Albo przez to, że coś zjadłem. Albo przez to, że może mnie coś brać, ale to tylko chwilowe, myślę. Sprawdzę, czy jeszcze mogę pohandlować tak na szybko, zanim ja stąd się wyniosę. Nic tu chyba nie masz ciekawego. Jaką mamy tu bazukę obecną? Tak się właśnie zastanawiam. Ogarnij się, Claptrap. Przecież ciebie też robię twoje rakieta, większy damage. A kupujemy. Co tam, raz kosi śmierć. Hajs jest tylko raz. A naprawdę opłaca się. No i pięknie mamy lepszą rakietę. Bazukę, z której możemy wystrzeliwać lepsze rakiety. Ammo nie ma potrzeby, bo jest full. Wszystkiego jest full, możemy iść na misję. No dobra. No mamy godzinę tak po 17, już za chwilę będzie 18. Dopiero teraz to nagrywam, żem wrócił. Tak z 20 minut temu. Szczerze, miałem ochoty się za to nie brać, ale jeszcze czuję się na siłach. Przynajmniej staram się czuć na siłach, żeby nie było, że od razu padam padnięty i już mi się nic nie chce. No, takie trochę też takie trochę nie na miejscu. A ja nie olewam kanału, dlatego codziennie staram się, chociaż już maksymalnie 1-2 filmy, bo to w zależności też od mojego czasu. Nie muszę się przehartowywać i 50 filmów wrzucać na dzień, kiedy mogę wrzucić jeden albo chociaż dwa, w zależności od tego, co nagram i jak długo to będzie trwało. I oczywiście chęci do tego nagrywania. A nie ma przypadkiem jakichś innych misji? Nie wiem, tak posprawdzam dla upewnienia się, ale raczej nic nie powinienem już mieć takiego konkretnego. Bardziej już się powinniśmy wziąć za misje fabularne, bo nic już nas nie czeka takiego konkretnego. Ja sprawdzałem wszystko, więc w sumie nic nie musimy już robić z pobocznych, bo nie ma właśnie. I to mnie boli, ale w sumie to też nawet dobrze, bo już trochę miałem dosyć tych pobocznych misji, ale co zaowocowało tym, że mamy już 18 level, a niedługo omieszkał nas kolejny, 19. Więc to w sumie nawet dobrze nam zadziałały te misje poboczne. Dały nam dobry efekt uboczny. Okej, Headstone Mine. Udajemy się do kolejnej nowej lokacji, gdzie zwiedzimy je, sprawdzimy, zlutujemy, najwyżej coś pobijamy jeszcze z wrogów i będzie gites. Co my tu mamy? Aha, to są nasze teleporty. Tutaj sklepy. Tylko coś mało hajsu mam. O kurde, a to jest dla berserkera. A to nie, nie, my nie jesteśmy klasa berserker, tylko syrena. Więc tutaj się tym nie powinniśmy zbytnio interesować. O, to możemy iść dalej. O, proszę. A nawalamy. I już zaczyna się akcja w pierwszych minutach. O kurde, tam jest badass jakiś tam.
Patrz, idzie kozak. Nie walniesz mnie. Za słaby jesteś. Takie kryty ci sadzę. O. O proszę, padłeś szybko. Nim się pozbierał, nim mi chciał zadać damage, to już dawno padł. O, trzeba dobrze trafić, bo kolega widzę, że się lubi bawić. Rzucę mu granata. O, proszę, zadziałało. Jak nic. Zabolało. Okej, tu nic nie ma. W związku z tym dalej przeczesujemy teren. Tu nas czeka walka. Ewidentna walka. O, tam. Brusher. Zdechłeś. I 800 expa. Sporo za nich jest. Bo to dlatego, że są 18 levele, więc musi być jakiś poziom trudności wyrównany z moim. Hajsy. Nie skończą się. Dobra, tak patrzę, z góry nawala. Poszło. Coś jeszcze? Coś jeszcze? Ja mam dobre oko. Dobra, ty jeszcze. Koszty. Idzie płonący dziwak. Padło. Tam coś jeszcze. Bandyta jakiegoś widzę. Ty, rzuca granatami. Popek wie co robi. Ale nie na długo, kolego. Co, myślałeś, że sobie położysz się na leżaczku przy płonącym, gorącym ogniu i się rozluźnisz? Gdzie ci tam chillout? Tobie chillout to mogę zrobić, kurde, mam na mordzie. Kiedy będziesz gryzł tą ziemię. Co to mamy? Jakiś shotgun na sprzedaż pójdzie. Chyba, że się rozmyślę i go wezmę. Ale tak to lutujemy wszyciusieńko. Jakaś tarcza. Sprawdzę, co to za jedna. A, słabiutka. Otwieramy skrzyniu, nie? A w niej same pistole. Gówno. I jeszcze raz gówno. A, czyli nic nowego. A hajs będzie większy. Tu jeszcze sprawdzę. Lubię się oglądać wszędzie, bo to mi daje też takie poczucie satysfakcji i bezpieczeństwa, bo wtedy to... O, kolejny pistol. Widzicie? Trochę się złoży tych itemków. A to naprawdę dobrze nam wpłynie. Tu coś nic nie zbierzemy, ale skrzynkę chociaż sprawdziliśmy. Tutaj kolejna. O, ammo. Tutaj nic. Sprawdzam, bo zawsze są jakieś sekrety potem z tego wszystkiego. Nic tu nowego, nic tu nie ma. O, lipa. Liczyłem na coś więcej, ale dobra. Tam mamy schody na górę. Dzisiaj nimi przejdziemy. Pewnie tutaj trzeba użyć takiego guziczka magicznego, który nam otworzył wrota. Ale nim te wrota otworzymy, to... Znaczy, mamy już otwarte fizycznie. To jeszcze się przejdziemy na górę. O, psychuś. O, ledwie się zapalił i już skończył. A, kryty walnąłem mu pięknie. Wow, gdzie są te piszczące dziwadła? Które i gdzie? Chwileczkę. Ty, tam są. Zdychuj! I level up! Kurde, pięknie. O. Biegnie. Hardcore, kurde. Myśli, że będzie hardcorem i mnie za... Na co czekasz? Mało expa, czyli to jakiś słabeusz noob. Pozdro. Zanim tam wbiję, to jeszcze sprawdzę tutaj inne rzeczy. Sobie dokładnie cały teren sprawdzę. Żeby mi nic nie umknęło. Tego też nie lubię zbytnio. Jak coś mi po prostu przepada. Chodź tu. No chodźże tu i kurde, nie marnuj mojego czasu. Jak ci zaraz tam kurczę zrobię,
Na lód to ty już się nie pozbierasz. Dobra, same gówna zbieram, ale no biorę. Przynajmniej będę miał jakiś z tego zarobek. Niewielki, ale będzie. Kolejna szybeczka. Tylko wrzeszcząć potrafią, nic więcej. No to co to? Co to za wrogowie, którzy tylko wrzeszczą i wrzeszczą. Dobra. Idziemy sobie teraz dołem. Bo jeszcze sprawdzić tu trzeba. No są tu! O, shotguna nawala! Ale mu kryty wysadziłem. Kolejny. To są te piszczałki. Kurwiszczałki, które już nie żyją. Dziękuję. Jebut! No. Zdychaj. Łoty. Co to było? O, tam jest pudzian, który już ma ode mnie przechlapane. No patrz, ile mu HP zostało. Teraz mu tylko headzika strzelę. A, poszedł headshot. Jest. Już mamy 9. poziom z kałaszami. To już jest naprawdę dobrze. To znaczy, że mamy już łoty! Co ty, kurde, jak James Bond wyskakuje z kałasznikowem i już mnie tutaj, kurde, chce najechać. Nie ma takich tu, kurcze, zabawy. Nie ma. Każdy, kto będzie pod moim nadzorem tutaj stawiał opór, to ginie. Co tak nawala? Raczej kto? Co to jest? Ty, patrzcie. Jak to napieprza? Ej, to kurde, nawet gorzej niż... Nie, dobra. Tak chcesz się bawić. No patrz. O, tu jeszcze wyszli idioci. Gdzie jeszcze? Gdzie jeszcze? Gdzie mnie chcecie jeszcze napaść? O, coś się otworzyło. Co my tu mamy? No, już nie zbierzemy, bo full. Ale tu będą szafki z hajsem. Pięknie. No, dużo. Sporo. A kretyn dalej nawala. Jak nienormalny. No chyba, że nie jest tylko to jedna maszyna, jedyna, która tak napiździa tego bez przerwy. A no trzeba było tylko jego zabić. Ty. Won. A to teraz my możemy tu wsiąść, nie? A teraz poszczelamy! Aha, to ma jakieś ograniczone życie. Lol. Dobra. Jakiś kretyn był. Jego to już zadymamy. O, kryty, trzeba zabić. Ale głośna ta broń! Normalnie nie słyszę własnych myśli. A jak dostaje. Jak dostaje. Poszło. Taka trochę broń dupna. Bo jakby to wykańczała od razu, to jeszcze może by coś z tego było, ale widzę, że... Nie, no posz... No, damage ma taki sobie, ale mógłby naprawdę szybciej i lepiej nawalać. To jeszcze może by było lepiej, ale tak to... No, lipna broń. Nie podoba mi się. Uuu, jaki bonus! Premia musiała być. Czekajcie. Skoro tam jest droga... To jeszcze tutaj się przejdźmy i sprawdźmy. Jebci, dobra. Padłeś. O, idzie kolejny. Dobra, padło. Co? Gdzie shotguna mi nawalasz? Noż. Jak wyparował. O, zostało po nim tylko to. Też fajnie. Przynajmniej krócej pocierpiał.
Dobra, sprawdzamy jeszcze wszystko. Jest jeszcze jedno miejsce, które pominąłem na chwilę. Tylko ze względu na to, że chciałem jeszcze tutaj zobaczyć. Ale ogólnie dużo skarbów. To znaczy, że się wzbogacimy szybciutko o jakąś odpowiednio dużą kwotę. Skrzyneczka. A w niej a, tylko to. Ale widzę, że warte są. Coś bym wywalił takiego gównianego. Naprawdę ostro gównianego. Takie, co już w ogóle by się nie przydało. Nie. To bym wywalił, bo kurde, takie gówno. I jeszcze jedną broń bym wywalił. Z tych takich naprawdę tanich. Bo one w ogóle nie mają na wartości. A takie droższe sprzedam, to będzie więcej na hajsu niż za takie gówno. Takie gruzy zbieram. Ale zbieram tylko dlatego, żeby sprawdzić, czy nie potem nie znajdę jakiejś broni, która i tak by nie była lepsza od mojej, ale która by miała odpowiednio dużą wartość. No wtedy biorę i ją sprzedaję i wtedy hajsy są grubsze. Sprawdzamy tutaj miejsce. Tu coś jest? Nie. To bezpiecznie możemy sprawdzić okolice. I tu raczej już nic nie ma. Czego bym chciał szukać? O, są tory. A tory nam dużo ułatwiły, bo dzięki temu możemy szybciej jeszcze pójść w tą jedno miejsce, które chciałem sprawdzić. No to fajnie. To chociaż mogę to sprawdzić. Chociaż nie, tak właśnie nie byłem jeszcze tutaj. Jakbym otwierał skrzynkę, to bym tu był. I jakaś tarcza. Aha. Aha. A ta tarcza, ta tarcza. Nie, słabiutkie. To nie biorę tego. Myślałem, że coś lepszego będzie. Ale widzę, że nie ma na co liczyć. Czasami się też jakieś lekarstwa pojawiają. Co mnie to dziwi, szczerze mówiąc, bo. O proszę, wrogowie są jednak! Dobra. Ty. Nie kozacz. Ty też, lepiej nie kozacz. Z tym shotgunem. Bo do szczęścia ci on nie służy. Dobra. No nic tu już nie ma. Idziemy już tą właściwą drogą. Tylko trzeba teraz schodami na górę. I możemy iść. A, tu jeszcze sprawdzimy. Może coś tu będzie, wiecie. Lepiej to wszystko otworzyć i sprawdzić, niż to olać. No właśnie, tak bym się już domyślił, bym to wszystko przegapił. Ale tak to jest zebrane i sprawdzone. Czy czegoś potrzebnego dla nas by nie było. Okej, pogadamy jeszcze tak na chwilę. Nie wiem, jakieś 5 minut. Musiałbym jakiś szybki temat. Mianowicie tak. Co z LOLem? Będą rankedy w swoim czasie. I jak będę chciał, to nawet będę nagrywał. Więc to się okaże jeszcze wszystko w swoim czasie. Ty. Jeb, dobra. O, idzie jeszcze. Kolejny. Jak będę chciał nagrywać rankedy, to będę nagrywał, ale póki co wolałbym się wstrzymać. Póki co. Dopóki, wiecie, już nie ogarnę, bo chciałbym najbardziej właśnie ogarnąć rankedy, a rankedy chyba są najcięższym jakby takim typem rozgrywki w LoLu. Nie powiem, że to jest jakiś banał, bo tego nie powiem. Nie będę sobie z tego drwił, bo to nie jest taka łatwa sprawa wygrać rankeda. Bo tu chodzi przede wszystkim o współpracę i o odpowiedni dobór grupy osobowej. Bo jak się wtedy posiada tą współpracę, to jest pewność większa, że rankedy będziemy wygrywać. Ale to oczywiście też w zależności od tego, jak my będziemy działać. Come on, no giniesz. Jeb ci. Następny. Tam widzę, że celuje do mnie. Padłeś. Ty kurde. Co
Co ten kolega o kurde, z czego on nawala? Ej, ja mam mu czasami, ja mu może czasem jebnę z tej bazuki, bo kurde, chyba się kolega pomylił. Czekajcie. Jak dostali z bazuki? Jeszcze raz. A, ładnie poszło. A kurde, ktoś tu tak ładnie nawala. To mnie zaczyna też irytować. Aha, to ten kolega z takiej broni nawalał. Aha, shotgun, no tak, to widać, że taki trochę zwariowany damage zadawał. Ale nie groził mi w ogóle jakąś śmiercią, bo to był noob. Okej, to tak już szybko powiedziałem o lolu. O, wrota nam otworzyli. A ty już giniesz. Fajnie się złożyłeś do zgonu. To mi się podoba. Przynajmniej nie będziesz mi już tu utrudniał. No patrzcie, no ja chciałem sobie na dach wskoczyć niczym kurde ninja, a tu kurczę nie, bo musi tak być. Tego nie rozumiem. Dobra, jak nam drzwi otworzyli, to trzeba tutaj iść. Koniec. A, pizgnę granatem, to się może czegoś nauczą. No i coś ten granat za dużo nie dał. Dobra, przeładuj tą broń, żebyś się nie zagalopował. Okej, dobra. Weźmiemy. Bierzemy wszystko, co się tylko da do łapy. Okej, dzięki. Coś tu na górze jest? Zawsze sprawdzę. Kolejna sprawa to jest taka, że z MTA, tak, bo teraz właśnie będę miał dylemat, co zrobić dalej, żeby nagrywać MTA, bo ostatnio nagrałem odcinek. Tam chyba jedna osoba się wyraziła, że a ten odcinek jest suchy. Co to jest za uzasadnienie, że ten odcinek jest suchy? Dla mnie to jest żaden argument, chociaż to jest jego opinia, ale tak to wyargumentował tak prosto i prymitywnie, że to mnie aż po części też zirytowało, ale co kto lubi. No, tam pokiereszuje ich z daleka. O, przyszedł psychol. Teraz płonący psychol. Padłeś. Przeładowanie, reload. Zaraz nam się ammo skończy. W związku z tym trzeba będzie zmienić broń. No patrzcie, ile myśmy już ammo zużyli, a oni i tak dalej nawalają. Dobra, granata pizgniemy. Poszło. Patrz jaki low został po nim. Dobra, przeładowanie. Zaraz i tak nam się skończy ammo w tej broni. Więc bez znaczenia, rzucił granatem. Tutaj kolejny. Dobra. No dobra, akurat się ammo nam skończyło. Przynajmniej wszyscy pokonani. No, pewnie mają tu jeszcze, na pewnie. Jakby mogli nie zostawić dla mnie ammo. Tylko coś mało. To trochę bieda. Ale no nic na to nie poradzę. Już tak biednie. Jakieś skrzynki z ammo? Coś się znajdzie tego typu? To wtedy wezmę i się przyda. Żebyśmy mogli sobie więcej tej amunicji zachować. Poszwędamy się jeszcze trochę i bym zakończył odcinek, bo bardziej dzisiaj to tylko się chadzamy i ekspimy, niż zajmujemy się tym, czym powinniśmy. Okej, tu jeszcze jest jeden bandyt. Jep. O, ammo się skończyło. Ale pizgło. Poczuł to, musiał poczuć. No bo przecież wątpię, żeby kurde go nie zabolało. Przecież to jest ból nie do zniesienia. A nawet gorzej. Dobra, to nic nie ma. Przeszukane. Nie ma żadnych oznak życia w tym miejscu.
Przynajmniej mi się wydaje, że nie ma. Ale to jeszcze zobaczymy, zobaczymy. No w ogóle my dobrze idziemy? No tak, dobrze idziemy, tylko ta mapa jest taka długa, że to jest masakra, więc dojście do niej zajmuje jakieś pół godziny. Ale nie, jak już dojdziemy na miejsce, to w sumie zakończymy odcinek. Jebci. Dobra. Poszedł. Poszedł. Tam jeszcze ktoś chyba, albo tu. No chodź tu. O, tutaj kampi bandyta. Dobra, poszło. No zginże. Dobra, podło. Padło. Aj, 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 aj. Dobra. Jezu, aż mu łeb odpadł. Ta broń robi swoje. No to ja nie dawałem skilla? O Boże, ile ja mam punktów w ogóle. Trzeba będzie sobie naładować. I to porządnie. No, a po prostu nie wierzę. Nie wierzę w to, że się tak kurde stało. Ale no tak. Ja tak się tak musiało stać. Dobra, no to fajnie. No. Git. Git majonez. Okej. Załadowane skille. Teraz mamy większego mela. Więc jakby ktoś chciał się do nas zbliżyć, to go mamy już chyba praktycznie na hita. W zależności kto jaki ma poziom. O kurde, tu się trzeba skryć. Kurde, mamy przeładowanie. Dobra, tak my się tu trochę poprzemieszczamy. Zaskoczymy ich. Poszło. Przeładowanie. Kolega, widzę, że próbuje z shotguna mnie tu pojechać, ale nie wyszło mu za bardzo. Z tej broni trzeba powoli strzelać i celnie. Wtedy zabijemy. No patrz. Kurde, już skończysz z tym strzelaniem. Ja ci to gwarantuję. Więc przestań mi tu nawalać. Gówno, gówno. No wszystko macie tu gówna i nic więcej. Jaka bazuka! Proszę, proszę. O, lepsza. Proszę bardzo. A co to jest? Jakaś winda. Lol. Nie wierzę. Dobra! Przy tej windzie możemy już tu skończyć odcinek. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie 14 odcinka z Borderlandsa. Dzisiaj tylko akcja, akcja i jeszcze raz akcja. Jeżeli wam się spodobał odcinek, nie zapomnijcie ocenić, skomentować i zasubskrybować. Trzymajcie się, na razie, yo, do następnego odcinka, który będzie oczywiście za 2 dni. Bo jutro Wiedźmin, a pojutrze będzie wiecie co. Dobra, trzymajcie się, yo.